Witam serdecznie. Sezon grzewczy 2023, raczej 22-23 zakończony. Sterownik wyłączony. Wszystkie pompy powyłączane. Zostawiłem sobie na ciepło, żeby się wszystko powychładzało. Na buforze jeszcze coś trzyma. W sumie to jest 2 dni po wyłączeniu. No i wziąłem się za czyszczenie pieca. Co ja rozumiem pod słowem czyszczenie pieca? Tutaj były szamoty, kto śledził, ten wie, jak wygląda mniej więcej u mnie palenisko. Tu był szamot, tam był szamot, tu i tu jeszcze pod takim kątem. No i tutaj jeszcze deflektor sobie wisiał. No i tak ściągam sobie te szamoty ze ścian i co tutaj widać? Rdza. Skąd ta rdza? Przez jeden sezon, raczej przez pół sezonu nie używałem zaworu trójdrożnego, żeby na piecu było cieplej niż w piwnicy. Jak to wygląda? Średnio, panowie i panie. Nie wiem, czy to też widać w tej kamerze, ale to się tak fajnie mieni. Siarka. Wszystko siarka. Siarka zjada piec. Nawet tam widać. Nie wiem, czy będzie widać dokładnie. Tam też zjadło troszeczkę. Tam jeszcze będę, to muszę jeszcze wyczyścić. I to, co jest tutaj takie nierówne, to jest właśnie odparzająca się farba. Tak jak tutaj się robi. To się odparza i zjada nam piec. Dlatego po sezonie warto naprawdę konkretnie wyczyścić, żeby ten piec wytrzymał. Bo to zazwyczaj nie jest tania inwestycja. A widzicie, co się tutaj dzieje. Jest masakra. Dlatego postanowiłem, że będę schładzał sobie dom przez lato i grzał piec domem. Bo widzicie, teraz sobie wyobraźcie, co zostanie. To zaś nabierze wilgoci i to tak. Nie ściągniecie to rok, dwa, trzy. Rdza zacznie puchnąć i pęknie szamot. A w międzyczasie ten szamot, zamiast gromadzić ciepło i oddawać do pieca, będzie działał jako izolacja. Tu mam przygotowane te szamoty. Tu jest jeden. Ładny, czysty, to jest ten z lewej strony. A tu jest ten z prawej strony. Widzicie, jaki zaciek? Wszystko kwas. Znaczy, to jest ten z prawej strony, przepraszam. To jest z lewej strony. A to jest z tyłu. I fajne czyściutki. Tutaj nic nie widać. Jedynie te przebarwienia, które się pokazują z drugiej strony. I tutaj jeszcze jest taka blacha, która to powinna trzymać. I jak widać, ten żółty kolor, siara tutaj była. To wynika też z tego, że paliłem groszkiem, nie ekogroszkiem, który miał siarki ile wlazło. Więc warto sobie wyczyścić piec. Tutaj tak samo zawirowywacz. Od tej strony jest spoko, ale tutaj, jak to się mówi, ruda była i ruda jest. Dlatego to mnie czeka czyszczenie. Nie będę tego wsadzał do środka. Porządnie to wyczyszczę i będę leciał z tematem dalej. Zanim to poskładam, żeby to było pozbawione siarki. Tutaj było w tamtym roku całe z siary. Teraz już jest lepiej. Lepiej też spalanie wychodzi. Będzie bardziej widać tu. Jest białe. A to nie jest, że siara. Nawet widać, że to odchodzi. Używałem troszkę sadzpalu. Ale tu wszystko jest białe. Nie tylko przez sadzpal, ale też lepsze spalanie przez sondę lambda. Tu jest nawet przekrój tego, co się zbierało. Przejedziemy. Widać, że to nie jest takie pełnoczarne, tylko takie siwawe. Lepsze do palania. Ale to jest w zależności od ciągu kominowego, od pogody. Ja teraz paliłem przez lato, więc przez lato też to jest. Jakość spalania nie jest jakaś tam zajebista. Jeszcze do końca dym nie opadł. Tyle syfu.
wpadło przez te małe dziurki, które służą za napowietrzenie. W ciągu sezonu je czyściłem, jak pole na nisku, nie paliło równo. Nie wiem, czy będzie widać, spróbuję to pokazać. Tam nie mam jak głowy wsadzić. I czyściłem właśnie te otwory napowietrzające. I przez to wszystko wpadło tutaj do środka. Jakbym tego nie wyczyścił, znałem życie, po pewnym czasie zawaliłby się cały kanał napowietrzający. I może też dlatego mi tak nierówno palenisko paliło, bo już było tak zadziobane. Stawiam na to, że jak tutaj jest tak, to tak było zadziobane, jak to narysowałem. I całe powietrze szło tą stroną, bo tutaj było zadziobane i tutaj te powietrze nie umiało wchodzić. Więc jak wam nie pali równo, to chyba wiadomo już dlaczego. Zaraz jeszcze ten górny talerz muszę ściągnąć. A boki już wyczyściłem, więc lecę z tematem dalej. Całe palenisko zdemontowane. Jak widać, tutaj wygląda to w porządku nawet. Jedynie tu jest jakieś takie przebarwione. To jest od tej strony, co się blokowało. No tutaj jest strona od podajnika, a tu mi się zawsze to blokowało i jest zadziobane. Tu jest wszystko ok. Fajne, bielutkie, wypalone. Jedynie sznur bym wymienił, ale to już w przyszłym sezonie, bo już elastyczność to jest pojęcie względne dla niego. Śruby udało się odkręcić w miarę. Jedna w rękach, a druga tak sobie, ale wymienię. To są zwykłe imbusy. Z tego co pamiętam, one były ocynkowane, ale wymienię je. Dam nowe, zaś na 2-3 sezony będzie ok. I w środku takie fajne rzeczy. To już odbiłem. Takie coś mi urosło. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Szczerze. Nie wiem, co to jest. Możliwe, że ktoś z was będzie wiedział. Wie, co to mogło urosnąć. To niech da znać w komentarzach. Stawiam, że dlatego był problem. Jeszcze tyle wypadło tego wszystkiego. Stawiam dlatego tutaj, to było narośnięte najbardziej. To tutaj właśnie był problem z tym powietrzem i tak dalej, bo to wszystko tu wyrosło. I to teraz udało się wyciągnąć. Jakbym nie robił porządków konkretnych, to by nie wiadomo, co się stało. Tutaj też w tym obszarze, tu jest takie fajne białe. Tu jest takie, no jakby... Nie podoba mi się to, wezmę pilnik i to jeszcze przejadę, żeby to ładnie dolegało. Bo nie ma tu takich prostych krawędzi jak chnowe, to jest wszystko żeliwne. Ślimak wygląda spoko. Nie wiedziałem, że tu są takie dwa otworki wentylujące. Że prawdopodobnie albo się schładza żmijka, albo co, nie wiem, szczerze. Ale wiem, że tam jest kanał, co doprowadza powietrze. On jest tutaj, od tej strony, od wentylatora. I będę musiał ściągnąć wentylator, bo tam tyle syfu było, że nie wiadomo, co jest w środku. Więc prace archeologiczne, ciąg dalszy. Parę dni później mamy zdemontowany wentylator z pieca. I tutaj wrzucę zdjęcie, jak to wygląda, bo niestety teraz nie jestem w stanie tego pokazać. Wydaje się, że wentylator jest spoko, nic tutaj nie ma. Sunę się, żeby było widać, co się będzie działo. Złapiemy zoom. Tak. Nie mam maski ubranej, niestety. Takie głupie spostrzeżenie może, ale które trafi do wszystkich, czemu to warto czyścić. Jakby w samochodzie miałeś zadziobany tak filtr powietrza, to byś na pewno chciał go wymienić. A w piecu kto się interesuje, jak dmuchawa wygląda? I nawet widać, jak z tego gruz wypada.
No i teraz sobie wyobraźcie, że to praktycznie później działa cały czas, przez całą zimę, z takim gruzem na łopatkach, a później się zdarza, że nadmuch pada. I wielkie zapytanie, dlaczego? No i tak to chwilkę potrwa, ale można sobie wyobrazić, co tam się w środku dzieje i jak na tym cierpią morzyska.